obecna w Norwegii. Dzisiaj jest 9 czerwiec i zapraszam na spacerek ze mną po mojej miejscowości. Jestem lekko przyziębiona, ale nie mam gorączki, więc postanowiłam sobie posiedzieć troszkę na werandzie, akurat przestało padać, żeby posłuchać moich zajefajnych sąsiadów, którzy pięknie śpiewają, czyli ptaszki, posłuchać ptaszków. Wczoraj byłam na takim krótkim wyjeździe w Stavanger, stamtąd nagrałam no też krótki taki filmik, w takim telegraficznym skrócie pokazałam gdzieś tam uliczki, port, taką popularną dla turystów kolorową ulicę Fargegater, ale ja już chyba zapomniałam, że ja nie odnajduję się w tłumie. Stavanger jednak jest miastem no, popularnym dla turystów. I akurat przypłynął tam prom, więc turyści wszyscy z tego promu no, ruszyli na zwiedzanie Stavanger, na spacerowanie po uliczkach. I ja nie lubię tłumów, ja nie lubię przedzierać się przez tłumy. Chociaż nie było tyle oczywiście, co w sezonie takim letnim. I pogoda akurat nie sprzyjała, ale mimo wszystko ja wolę osobiście moją miejscowość, która jest dla mnie bardzo taką urokliwą miejscowością. I no, oczywiście nie jest turystyczna, więc dla mnie po prostu jest super. Także zapraszam na taki spacerek ze mną i pokażę, jak ciężko budowlańcy w Norwegii, bo to nie tylko norwescy budowlańcy, ale z innych krajów również, ogólnie jak budowa w Norwegii wygląda. Ile trzeba kamieni pozbierać najpierw, zanim ruszy się z projektem. Zapraszam. Tu jest budyneczek, w którym są dwie klasy, pierwsza i druga. Tutaj właśnie chodzi mój syn, jak zaczął szkołę. Dwie pierwsze klasy w tym budynku. A tak wygląda szkoła podstawowa. W pierwszym budynku dwie klasy, pierwsza i druga, a w drugim budynku do siódmej klasy. Te szkoły są obok siebie, bo tutaj jest właśnie szkoła podstawowa już ze starszymi klasami, a tutaj dla maluszków, którzy zaczynają. Ja tak mówię dla maluszków, ale to wiadomo, pierwszoklasiści i drugoklasiści. Tutaj u nas jest taki kościół z 1877 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I w nim już teraz nie odbywają się żadne msze. Służy on do tego, służy do różnych koncertów, spotkań i z tego co wiem, to śluby można w nim brać. Wyszłam specjalnie wcześniej rano, żeby coś nagrać, bo potem to ludzie spacerują i zawsze się dziwnie patrzą na ludzi, którzy nagrywają. Tutaj mam małe jeziorko w mojej miejscowości. Tutaj z dziećmi przychodzimy sobie na spacery, bo tamtą drogą przez park można dojść do mojej pracy. Wstałam wcześniej rano, ale w niedzielę widzę, że się ruch jakiś szybko robi. Ludzie zaczęli wstawać za mną i gdzieś sobie jadą. A kaczuchy jeszcze śpią. Co niektóre. Bo niedziela. Tutaj nagrywałam wcześniej chyba w zimę, jak szłam do pracy właśnie tędy i potem przez park. Tutaj tam choinkę. Przed świętami Bożego Narodzenia przychodzimy tutaj z dziećmi i wieszamy ozdoby. Rysujemy coś ładnego, laminujemy i wieszamy tutaj na choince i tańczymy wokół tej choinki. Taka tradycja jest na święta Bożego Narodzenia. Idziemy teraz dalej. Tutaj niedaleko jest drugi kościół. Tutaj przechodzę, bo będę szła do drugiego kościoła, żeby pokazać, to przechodzę przez cmentarz. Nie lubię nagrywać cmentarza, ale tylko tak chciałam
pokazać właśnie jak wyglądają, że to są tylko takie płyty. O, i cmentarz wygląda tak. Mam pewien dylemat, bo nie wiem, gdzie będę leżeć, czy w Polsce, czy tutaj. A tutaj mamy drugi kościół w mojej miejscowości, ewangelicko-luterański. Tutaj przychodzimy z dziećmi z przedszkola na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Tam właśnie był, tam jest cmentarz. O, a tutaj jest nasz kościół w naszej miejscowości. Akurat jeszcze nie ma tak dużo ludzi, tylko ci, co mają pieski, muszą wychodzić na spacer z nimi. Z przodu nasz kościół wygląda tak. Jest bardzo duży parking. O, te kwiaty mi się podobają. I tutaj tam dalej jest wejście i tam się, tam ja chodziłam z moim dzieckiem do takiego otwartego przedszkola, się to nazywało. Tam można było przyjść z dzieckiem, które nie miało miejsca w przedszkolu. Jeszcze z rodzicem i tam panie, które pracowały, śpiewały dzieciom, robiły różne przedstawienia. W godzinach takich dopołudniowych można było sobie tutaj z dzieckiem powiedzieć, otwarte przedszkole się to nazywa. Ja jestem teraz na etapie wąchania. Jak wąchałam w Stavanger, jak ktoś oglądał mój film poprzedni, Jaśmin, tak wszystkie róże, wszystkie kwiatuszki, które widzę, muszę powąchać. A teraz jesteśmy tutaj u mnie przy fiordzie i chciałam pokazać właśnie, tutaj są mieszkania i tutaj trwa budowa nowych mieszkań, 5 milionów koron z widokiem na fiord. Nie wiem, czy akurat wszystkie są po 5 milionów, ale jeszcze ostatnio czytałam, że było ostatnie do kupienia mieszkanie, to było za 5 milionów koron. Tutaj stąd mamy prom do Stavanger, 20 minut. Jestem właśnie w tej miejscowości, gdzie mam nagrany film ze Stavanger, z kolorowej ulicy. Z kolorowej ulicy. No i oczywiście każdy dobrze szanujący się Norweg ma swoją własną łódź. Wcześniej mieliśmy tutaj u góry przejście, tam dalej do wodospadu, a teraz tymczasowo tutaj wybudowali nam taką kładkę. Tutaj wszędzie skała była. Było niezłe strzelanie. Oj, budowa idzie do przodu. Ja tutaj nigdy nie byłam, odkąd jest budowa. Kurczę, ile oni tutaj musieli się natrudzić, żeby najpierw sobie miejsce zrobić pod budowę. Boję się, ale idę. Ja mam takie zawroty głowy, bo pod spodem jest tylko kratka i woda. Ale idę. Co się nie robi dla moich kochanych ludzi, którzy są zainteresowani, jak wygląda moja miejscowość i ogólnie miejscowości w Norwegii, więc nagrywam. Plac budowy w Norwegii, można powiedzieć. Tak zazwyczaj właśnie wygląda, że najpierw te wszystkie skały, kamienie trzeba ogarnąć, dopiero zaczynać budowę. No i będą piękne mieszkania, tak jak te białe domki tam. No przede mną idzie mój
Baranek Wielkanocny, znacie go z moich wcześniejszych filmów, z mojego jednego wcześniejszego filmu wielkanocnego. Tak, i teraz taką kładkę właśnie mamy tutaj na fiordzie, na wodzie. Muszę uważać, bo nie wpadła do fiordu z tego nagrywania. A to jest właśnie ta właściwa właśnie nasza kładka. Ale przez budowę, no to teraz mamy takie zastępstwo na wodzie. Tutaj sobie wcześniej nieraz przychodziłam posiedzieć, czy wypić kawkę. No teraz to nie wygląda, no bo wszędzie tu jest trwa budowa, więc wszędzie wszystko porozwalane. Tam na górę można iść do jeziorka, z którego właśnie ten wodospad wypływa. Idę schodami do góry. Tutaj za mną to jest nowe osiedle, tutaj na górze z widokiem na fiord. To tu są domy takie nowoczesne. Przyjdą nowe domy. Jestem tutaj teraz na wzgórzu. No i tak właśnie z lekkiej górki prezentuje się mniej więcej moja miejscowość. Nagrałam krótki film ze Stavanger, ale nie mógł być dłuższy, bo troszkę pogoda pokrzyżowała plany i po prostu lunęło. Więc tylko tak, taki krótki w pigułce filmik z kolorowej ulicy i troszkę tam w porcie akurat przyjechał wycieczkowiec, więc sobie go sfilmowałam. A dzisiaj spacer po mojej miejscowości. Jest zimno, chłodno można powiedzieć. Ja jestem lekko przykatarzona. Syn mój też był chory ostatnio, co on praktycznie nie choruje, a już w czerwcu to już w ogóle, więc chyba jakiś wirus mamy w domu lub wokół nas na pewno. Więc takie kółeczko do góry i z powrotem. Ktoś kaszle, ciekawe czy to będzie słychać. Tak jak mówię, gdzieś chyba jakieś wirusy tu nas w mojej miejscowości. A tutaj cały ten budynek to mamy takie mini centrum handlowe ze sklepem spożywczym, z apteką, z kwiaciarnią i takie tam.
tutaj mamy skrzyneczki na pocztę.